Witajcie. Chciałem dzisiaj zaprezentować, w jaki sposób można wykorzystać sondę meteorologiczną, którą można znaleźć na łące polu, tam gdzie ona akurat spadnie. W jaki sposób można jej nadać jakby drugie życie i zastosować do celów krótkofalarskich. Przeprogramujemy ją w ten sposób, aby mogła być trackerem nadającym w RTTY i w APRS i służyć powtórnemu wykorzystaniu. Sonda po znalezieniu, jak ją włączymy, zaczyna nadawać dane telemetryczne, czyli działa. Ale nadaje te dane nie tam, gdzie powinna, nie na tej częstotliwości, nie tym rodzajem modulacji. Spróbujemy temu zaradzić. Sonda po otwarciu, jak widać, tu sobie zbliżymy. Zasilanie bateryjne to jest płytka, na której znajduje się cała elektronika. Tutaj się znajduje port do programowania tej sondy. I pod bateriami mamy procesor STM32, który to jest bardzo fajnym procesorem do różnych modyfikacji. Naszą sondę zawierającą tutaj w tym miejscu odbiornik GPS i tutaj antenę na pasmo 70 cm przeprogramujemy w tej chwili tak, aby pełniła rolę trackera. Do zaprogramowania sondy potrzebne nam będzie oczywiście odpowiednie oprogramowanie. Oprogramowanie, które używam do skompilowania samego wsadu, nazywa się CoIDE. Ściągamy, pobieramy go z tej strony, zapisujemy, instalujemy. Kolejnym programem, który będzie nam potrzebny, to jest program do programowania samych procesorów ST-Link i znajdziemy go na tej stronie, tutaj na dole go pobieramy z tej strony, instalujemy i będziemy go używać. Samo oprogramowanie do sondy alternatywne, które zostało napisane przez kolegów tutaj z Warszawy i z województwa łódzkiego, znajdziemy na GitHubie. Zgodnie z podanym powyżej linkiem. Ściągamy to oprogramowanie. Warto jest zaglądać co jakiś czas i aktualizować, ponieważ koledzy starają się na bieżąco jakieś tam poprawki wprowadzać do oprogramowania, udoskonalać je, ewentualnie wzbogacać o nowe funkcje. Pobieramy sobie cały wsad. I mamy w zasadzie, jeśli chodzi o środowisko niezbędne do zaprogramowania sondy, mamy w tej chwili już wszystko. Otwieramy program CoIDE. Otwieramy nasz program, nasz w katalogu ze ściągniętym całą paczką danych. Otwieramy RTTY. Po załadowaniu całość wygląda w ten sposób. Szukamy sobie pliku config.h. I to jest plik konfiguracyjny naszego oprogramowania. W nim zgodnie z instrukcją, którą mamy na stronie GitHuba, o tutaj, jak zjedziemy sobie na dół, tutaj jest cały opis konfiguracji. Zgodnie z tą instrukcją wprowadzamy tutaj odpowiednie dane, czyli nazwę callsign, czyli znak wywoławczy. Dalej callsign do APRS-u, SSID do APRS-u, która ramka będzie nadawana jako APRS-owa. Ustawiamy częstotliwości dla APRS, prędkość, shift, bit stopu, bit danych, wszystkie dane. Tutaj możemy sobie skonfigurować
przerwę między ramkami w milisekundach. Gdy już mamy to zrobione, przechodzimy sobie tutaj do zakładki konfiguracja i z zakładki konfiguracja wybieramy Optimize Most 03. Dzięki temu zabiegowi skompilowany soft nie ma błędów przy APRS-ie. Tam były problemy z dekodowaniem APRS-u. Kolega Łukasz właśnie polecił w ten sposób to wypuszczać do kompilacji. A wybieramy projekt, build i mamy gotowy plik. W odpowiednim tutaj podkatalogu całego repetytorium, które ściągnęliśmy wcześniej, w podkatalogu debug i bin pojawił nam się plik rtty i to jest nasz plik wsadowy, który będziemy wgrywać do sondy. Mamy już sondę podłączoną do naszego programatora. Prawidłowe podłączenie charakteryzuje się tym, że zaczyna nam w programatorze migać czerwona dioda i teraz podłączamy sondę z programatorem do portu USB komputera. Włączamy sondę i łączymy program STM32 ST-Link poprzez programator z naszą sondą. Programator zaczyna szybko migać. W tym samym momencie wybieramy tutaj w menu target, program and verif. Plik, który mamy załadowany jak najbardziej. I programujemy sondę. Sonda została zaprogramowana, została zweryfikowana. No i w tej chwili tak naprawdę mamy już wszystko gotowe. Sonda w tym momencie powinna nadawać w emisji SSB RTTY na 436,666 MHz, tak ją wcześniej zgodnie z plikiem konfiguracyjnym zaprogramowaliśmy. Widać tutaj, że w rytm migania diody nadawane są dane telemetryczne. A teraz sprawdźmy to, jak to w praktyce działa. Jak widzimy, sonda nadaje transmisją RTTY. Sprawdzimy teraz, czy nadaje również APRS. Sonda nadała również ramkę APRS. OK. Odpaliliśmy program FLDigi, który dekoduje te ramki. Tutaj mamy na waterfallu sygnał z sondy. Przy pomocy SDR-a odbieramy sobie ten sygnał. I jak widać, ramki wchodzą na zielono, czyli jakby są dekodowane prawidłowo. Czyli udało nam się przeprogramować sondę meteorologiczną na potrzeby amatorskie, na pasmo 70 cm. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do przeprogramowania takich sond.